jestem strasznie zestresowany. Taka jestem groźna? Grzeczna nie, nie, tylko no, oczywiście jestem najmniejszą osobą na świecie. Tylko no, to mój pierwszy wywiad. Witamy Państwa po przerwie. Jesteśmy w Wilanowie w parku po drugiej części miasta, dlatego jest teraz jasno. I witamy naszą gościnę, Anię Grodzką. Dzień dobry, witam wszystkich. Cześć, Angelo. Aniu, jak plany na weekend? No, weekend spędzę w domku z moimi dwoma psami, kotem, jeszcze całym innym zwierzyńcem od sąsiadów, który u mnie gości, w malutkim ogródku, w którym jeszcze trochę tam się kwiatków jakichś letnich zachowało. Także będzie bardzo miło. Mam nadzieję, że będzie trochę cieplej niż dzisiaj. No, to bardzo piękne plany. No, bo mówiłyśmy się, że będziemy rozmawiać tak o ideach, więc może mam do Ciebie takie pytanie. Czy mogę chcieć być szczęśliwa? Ty? Ja. No chcieć to na pewno i jeszcze do tego dodam, że nie tylko chcieć, ale być. Bo to oprócz tego, że o czymś się marzy, czegoś się chce, no to jeszcze jest to, żeby umieć to zrealizować, ale jestem przekonana, że dasz radę. No, nie zawsze chcieć znaczy mieć. Nie w każdym momencie na pewno, ale cieszę się, że mogę próbować. Czym dla Ciebie jest szczęście? Czym dla mnie jest szczęście? Ja w ogóle, nie wiem, chyba jestem tak z natury szczęśliwa, wiesz? A po tranzycji i do tej pory czułam, że po prostu unoszę się nad ziemią, że jest w ogóle wspaniale i że jest tak, jak powinno być od samego początku. To nie znaczy, że przedtem nie bywałam szczęśliwa. Przedtem też bywałam szczęśliwa, ale był ten kolec, ta zadra, która po prostu gdzieś tam bolała. No teraz jak gdyby no to uczucie szczęścia troszkę jest modyfikowane przez mój wiek, stan zdrowia, bo tutaj to różnie z tym bywa. No mam prawie 70 lat, 68 w tej chwili. Więc młoda osoba. Tak, super młoda, oczywiście. Więc można przyjąć, że trzecia część życia za to. Chciałabym, bo myślę, że fajnie by było jeszcze pożyć, ale no cóż, wiek swoje robi. Już jak widziałaś, chodzę o laseczce, mam problemy z chodzeniem, no myślę, że to takie problemy, które już no, trwale ze mną zostaną i muszę je pokonać. No to jest, brzmi jak bardzo fajne, przepiękne życie. Tak, no wiesz, cały problem jak gdyby polegał na tym, że w momencie, to było kilkanaście lat temu, kiedy zdecydowałam się na korektę płci, zaczęliśmy starać się działać społecznie, publicznie, żeby po prostu ludziom uświadomić, czym jest transpłciowość. No ja jako psycholożka i osoba szczególnie transpłciowością zainteresowana od bardzo, bardzo dawna, no sporą wiedzę miałam na ten temat, więc starałam się z tą wiedzą przebić do mediów. Jeszcze wtedy występowałam jako facet, jako Krzysiek i próbowałam tą wiedzę gdzieś tam sprzedać. Niestety media tak działają, że zupełnie nie są zainteresowane kimś, takim ekspertem, który o tym opowiada, nie? Media szukały mięsa, tak? Czegoś twardego, czegoś takiego, historii takiej ludzkiej, najlepiej dramatycznej i tak dalej. No więc zdecydowałam się, bo to wszystko był proces. Ja nie od razu byłam taka śmiała i gotowa na wszystko, tylko raczej przerażona. A wtedy zdecydowałam się, że zacznę występować już jako NFM, jako kobieta
w mediach i mówić o sobie jako mówić nie jako ekspertka, tylko o swoich doświadczeniach, przy okazji sprzedając jak gdyby swoją wiedzę. No i to chwyciło, parę razy tam się udało przebić do mediów. No i postanowiliśmy w gronie przyjaciół założyć Fundację Transfuzja, która by się tym bardziej systemowo zajęła. Naszą misją Fundacji Transfuzja było właśnie jakby tłumaczenie ludziom, po pierwsze, że osoby transpłciowe na świecie są. Bo tak, to wtedy to ich jeszcze prawie nie było. Gdzieś tam jakiś artykuł w jakiejś gazecie polskiej, innej, w jakiejś zagranicznej, że ktoś tam zmienił płeć, ale to było na zasadzie absolutnego wyjątku. A myśmy wiedzieli, czuli i wiedzieli, że takich osób jest sporo, co dzisiaj to okazuje się, że mieliśmy rację, że osób, które nie czują się dobrze w swojej płci, jest mnóstwo. I chcieliśmy, żeby one, te osoby, były zrozumiane przede wszystkim, żeby miały szansę jak gdyby wyjść z tej takiej ciemności, bo oni żyli w domach ze swoimi rodzicami, braćmi, siostrami i tak dalej, którzy o nich nie wiedzieli, prawda? Pierwsze, co im było potrzebne, to wsparcie po prostu, ale żeby było wsparcie, trzeba, żeby było zrozumienie, prawda? No i to były nasze cele, tudzież potem pomoc prawna tym osobom w przejściu, transformacji, tranzycji i tak jak gdyby, i tak działaliśmy, ale jak gdyby to jest wstęp do tego twojego pytania, które mi zadałaś, czyli widzisz, ja się w ten sposób wkręciłam w aktywizm, aktywizm LGBT, prawda, LGBTQ i tak dalej. Tak. I z jednej strony, a z drugiej strony jak gdyby upubliczniłam swój wizerunek, prawda, zostałam do tego zmuszona przez okoliczności, bo albo mogłam upublicznić ten wizerunek, albo pozostawać w cieniu i nie robić tego, co chcieliśmy zrobić. No i wiesz, no i potem była działalność Fundacji Transfuzja, potem było to, że zastartowałam w wyborach, więc już mój publiczny wizerunek stał się faktycznie publiczny, bo stałam się osobą rozpoznawalną. No i w związku z tym zostałam etatową transpłciową, etatową transką po prostu, tak? Że jak widzą teraz tam mnie ludzie na ulicy, mówią, o to ta transka, nie ta kobieta, tak? Tylko ta transka, tak? Więc ten mój wybór, ta moja decyzja spowodowała, że znalazłam się w takim punkcie życia. A teraz chciałam spróbować choć trochę odkręcić ten problem i pobyć normalną kobietą, która sobie żyje gdzieś tam i nie jest tak rozpoznawalna, jak była. Oczywiście jest to misja Mission Impossible, ale do pewnego stopnia się mi udaje. Na przykład dlatego nie chciałam w ogóle wywiadu z tobą przed kamerą, bo ja chcę, żeby ludzie zapomnieli moją twarz po prostu, no, bo ja chcę mogła pożyć po prostu jak zwyczajna osoba płci żeńskiej na tym świecie i no, wycofałam się z polityki, wycofałam się w jakimś stopniu, choć nie do końca z aktywizmu, a w szczególności w takiej formie, w jakiej dzisiaj to się odbywa, czyli gdzieś przed kamerą. No ale specjalne względy. Tak, jestem zaszczycona. Naprawdę, bo ty i medium, które, dla którego pracujesz w tej chwili. Dziękuję. No tak, mam świadomość, że właśnie unikasz mediów, unikasz życia publicznego. No, ale wytłumaczyłam dlaczego. Tak, tak. Ja myślę, że... No dlatego jestem bardzo wdzięczna za ten wywiad. Ale nie o to chodzi, uważam, że moje marzenie było to po prostu zostać zwyczajną kobietą. No tak. Tak. I jak mówiliśmy na początku o tym, czy jestem szczęśliwa i czy można realizować swoje marzenia. No, można, tak? I to jest etap mojego życia, w którym chcę to marzenie realizować. Choć bardzo późno nastąpił i no, w tej chwili no, nie jestem ani piękna, ani młoda i trudno, ale i tak jestem szczęśliwa. Super.
Cieszy mnie to bardzo. Jesteśmy osobami transpłciowymi. Mamy swoje własne wyzwania w dążeniu do tego szczęścia. Jak myślisz, czy powinniśmy mieć te wyzwania, czy nie? Czy do tych wyzwań powinno nam się dokładać jakieś dodatkowe kłody, dodatkowe obostrzenia? Czy może raczej próbować nas zrozumieć, próbować umrzeć nam w naszych dążeniach? Oczywiście każdy ma prawo być sobą, a sobą to znaczy jak gdyby przejawiać swoją tożsamość, mieć kontakt i respons taki od strony innych ludzi, że oni cię odbierają jako tą osobę, którą ty się czujesz po prostu. No i to jest, nie wiem, to należy do podstawowych praw człowieka. No o jakich kłodach tu można mówić? No nie wolno po prostu ludziom tego zabierać, prawda? No bo wyobraźmy sobie sytuacje inne, w których ludziom się zabiera poczucie, nie wiem, niektórzy mocno przeżywają swoją narodowość, prawda? Albo poczucie związku z rasą, prawda? Ja jestem osobą czarnoskórą i będę walczył. I każe im się, nie wiem, być osobą, która tych cech nie przejawia, odbiera się ją inaczej. No po prostu to jest nie do zniesienia. Ludzie po prostu mają prawo być sobą. Tak to trzeba skonkludować. I nie wolno im tego zabraniać. Właśnie do dążeniu do szczęścia takiego, jakim je sobie wyobrażamy, często podejmujemy decyzję o modyfikacji swojego ciała. Na przykład przekuwamy uszy albo robimy tatuaże. Czasami idziemy dalej, idziemy w modyfikację formy. Czyja to powinna być decyzja, gdzie postawić granice tego, jak dana jednostka, dana osoba może sobie zdecydować? Widzisz, często jeszcze do tej pory, a przedtem to w ogóle wyłącznie w przestrzeni publicznej funkcjonowało taka pojęcie operacyjna zmiana płci. No, operacyjnie można zmieniać poszczególne narządy, prawda? Można jakoś tam ciało modyfikować w poszczególnych aspektach, prawda? Gdzieś w twarzy, gdzieś biust, gdzieś narządy płciowe i tak dalej. Tak, zwłaszcza wekinoplastia polega na zamianie miejscami, ułożeniu tkanek na nowo, tak, ale tych samych tkanek. Ale nie ma czegoś takiego jak operacyjna zmiana płci, tak. Bo płeć jest przede wszystkim w głowie. Często się mówi, że płeć to jest w genach, prawda? No bo mamy chromozom X, 2X i XY. Ale są też XXY. Ale po pierwsze są różne, a po drugie, co najważniejsze, o tym się często zapomina, jak gdyby nasz układ genetyczny to jest plan na człowieka. To tak jak plan na dom, prawda? Budujemy jakiś dom, ma jakieś pomieszczenia, zakładamy, że to będzie, nie wiem, dom mieszkalny, a potem się okazuje, że to jest sklep, prawda? Albo w czasie swojego funkcjonowania zmian. To jest tylko plan na człowieka. A tak naprawdę to, co jest decydujące, to jest decydujące te decyzje, które są potem podejmowane. Między innymi te decyzje, o które pytasz, czyli decyzje dotyczące, co nam wolno korygować, a co nie. Wolno nam skorygować wszystko, tylko nie wszystko dla każdego ma taki sam sens, prawda? Na przykład część osób w ogóle nie chce żadnych operacji, uważa, że ciało jest ciałem, a
i dobrze mu z tym ciałem, nie ma dla niego problemu. Inni uważają, że jak nie będzie operacji genitalnej, to w ogóle nie ma korekty płci, prawda? To dalej pozostaje się tam tą osobą, czują obrzydzenie do swoich genitaliów czy coś takiego. No tak. Więc to jest absolutnie indywidualna sprawa. Operacja zmiany płci to jest tak, jak można porównać to do określenia takiego wojskowego. Operacja wojskowa, ona ma dziesiątki elementów, prawda? Ileś którejś z nich wykorzystamy, tu gra rolę taktyka, gra rolę strategia, gra rolę talent przywódcy, prawda? To jest to, po prostu to siedzi w nas. Także, bo w ogóle sama transpłciowość to nie jest tak, że ktoś jest na przykład homoseksualny, a ktoś jest heteroseksualny. Nie no, po prostu to są pojęcia, które opisują je te osoby w jakiś sposób statystycznie, tak, że one no jakby częściej odczuwają homoseksualnie swoje relacje z innymi ludźmi albo heteroseksualnie. Czasem to bywa prawie 100%, czasem mniej, ale to są tylko pojęcia. A tak naprawdę jesteśmy ludźmi, którzy jakby nasza tożsamość rozciągnięta jest logarytmicznie na pewnej skali, prawda? Trudno, niemożliwe jest, żeby słowa opisywały rzeczywistość w taki sposób, gdzie stawiają bramki i bariery. Tutaj dotąd jesteś tą osobą, a potem jesteś tamtą, prawda? No to jest takie oszukiwanie się i mydlenie sobie oczu. Zresztą zmienia się to też w czasie. Ja znałam taką panią, która miała męża, wychowała troje dzieci, dzieci dorosłe, wyszły z domu i ta pani no oczywiście była uważana za osobę heteroseksualną, cały czas z tym mężem, który w końcu zmarł. I przedtem miała też podobno jakieś romanse z mężczyznami. No i te dzieci. Ale jak mąż umarł, związała się z kobietą, zakochała się w kobiecie, ta kobieta zakochała się z nią i co? No i czy to była lesbijka, czy to była osoba heteroseksualna, prawda? Bi. Ja wiem, czy zaraz bi rozwiązuje wszystkie problemy. Bi to może niekoniecznie, po prostu zmienia się to też w czasie, prawda? Ona może nawet nie zdawała sobie, nie wiemy, bo nie jesteśmy w jej... Pokochała człowieka, nie jesteśmy w jej głowie, nie wiemy, co się stało, ale w każdym razie może się to zmieniać w czasie i na pewno słowa tego nie do końca opisują. Życie jest dynamiczne. No tak, tak jak w jednym z memów Marty Frey, że właśnie rozmawiały dwie starsze panie i jedna mówiła, że stojąc w stroju Elvisa, że odchowała dzieci, pochowała męża, wreszcie ma czas na samorealizację. Dobra, no widzisz, no to mniej więcej podobna sytuacja. Tylko może ta osoba miała jakby tą świadomość, oczekiwała na to od lat, ukrywała swoją, ale ja mam wrażenie, że ta sytuacja, którą opisywałam, trochę na czymś innym polegała, no ale to trzeba by było tak naprawdę spytać tej pani. Jak jesteśmy mali, to rodzice nadają nam imię, zaczynają się do nas z nim zwracać, przedstawiają nas właśnie jako taką a taką osobę. To wprost też często kierują, że na przykład jesteś chłopcem, tutaj pobaw się z innymi chłopcami, albo pobaw się z dziewczynkami. W pewnym momencie życia stwierdziłam, że będę się przedstawiać inaczej, będę się prezentować inaczej. Już jako dorosła osoba, czy...? Już tak, już... Dorosła będę jak dorosnę. No w każdym razie, że będę się opisywać inaczej. Kto powinien móc decydować, czy mogę? Kto powinien odpowiadać na pytanie, kim ja jestem? Tylko ty.
No przepraszam, że taka krótka ta odpowiedź, ale nic innego mi do głowy nie przychodzi. No, człowiek decyduje o siebie, o sobie, o swoim losie i ty, tylko ty masz prawo do takiej decyzji. Oczywiście, dlatego też pytałam, czy byłaś dorosła, bo chodziło mi o to, że no, dzieci mają ograniczone prawa przez rodziców, prawda? Czy opiekunów generalnie prawnych i to może nie jest niesłuszne, prawda? Bo dzieci jednak nie potrafią, nie zawsze potrafią. No, w tym momencie w kilku państwach funkcjonują prawa, które nadają dzieciom prawo do tego, by mogły o sobie decydować, mogły powiedzieć, jestem taką, a taką osobą i chcę właśnie tak funkcjonować, tak się czuję. No tak, I nawet jak rodzice są na nie, to na to przykład co? Mogę się zgłosić do sądu, który w najlepszym moim interesie mi pomoże do struktur państwa. No to jest tak, jak ja mówię. No, znaczy dzieci nie mają takich praw, pełni praw, ale zawsze jeżeli jak gdyby są w sytuacji, w której ich jak gdyby interesy są sprzeczne z rodzicami, zawsze mogą się zwrócić do sądu. Także to słusznie i dobrze, no. Ale generalnie nie komplikując, dorosły w sensie posiadający prawną pełnoletność człowiek ma prawo do swoich autonomicznych decyzji. Dziecko czy osoba, która nie ma tych pełnych praw takich jak ten, ma jednak pełne prawa ludzkie i rodzice mają określone obowiązki, no właśnie, nie tylko prawa wobec... Na ile wierzyć swoim dzieciom? Nie tylko prawa wobec swoich dzieci, że można im coś zabronić czy coś nakazać, ale mają też obowiązek traktować to dziecko jako człowieka i to jest jak gdyby obowiązek rodziców. I myślę, że tak się stało, przynajmniej w okresie tych kilkunastu ostatnich lat, które obserwuję, że w zakresie transpłciowości ta wiedza, to zrozumienie, coraz szersze zrozumienie tej problematyki transpłciowości spowodowało, że bardzo wielu rodziców w tym zakresie również poważnie traktuje komunikaty, które ze strony dziecka są tworzone, nie zawsze werbalne, ale poważnie je traktuje, prawda? I stara się im pomóc w rozwoju osobistym. I no tak, pamiętam, 8 lat temu była jedna czy dwie osoby, w tym momencie to jest kilka tysięcy rodziców. No właśnie, bo ludzie zrozumieli. Przedtem jak to było, transpłciowość była czymś zupełnie niezrozumiałym, czymś dziwnym, chorym, nie wiem, różne można przylepiać tutaj łatki, to podchodzono do tego inaczej. A teraz ja uważam, że misja Fundacji Transfuzja umiarkowanym powodzeniem się zakończyła, bo to oczywiście nie koniec tego, co powinni ludzie zrobić dla osób wykluczanych w ogóle, tutaj w szczególności dla osób transpłciowych. Ta droga jeszcze jest daleka, ale w porównaniu z tym, co było kilkanaście lat temu, a teraz to jest przepaść. Przepaść in plus, w sensie takim, że po prostu ta różnica jest ogromna. Więc ten młody człowiek, nierzadko kilkuletni, bo jak dowodzą badania, zaczynamy się mierzyć ze swoją płciowością w tym samym czasie, kiedy na osoby cis-płciowe też, czyli jak mamy 2-3 lata, to oczywiście wtedy w takim młodym wieku nikt nie ma zasobu słów, zasobu wyobraźni czy wiedzy. No. Tak, czy wiedzy po prostu, żeby na przykład móc wiedzieć, że można nie być chłopcem lub dziewczynką, tylko właśnie gdzieś albo inaczej. Gdzieś może pomiędzy, gdzieś wiem może w ogóle poza. Wiem to doskonale, bo byłam w tej sytuacji. Tak. Natomiast jako dzieci mówimy, lubię to albo lubię tamto. Chcę to, nie chcę tego. Tak. A rodzice czasem mawiają nam, że nie powinnaś lubić tego. Albo
powinnaś lubić coś innego, może zainteresuj się czymś innym. No właśnie na ile rodzice powinni wierzyć swoim dzieciom, ufać swoim dzieciom, albo po prostu być ciekawi swoich dzieci, że akurat teraz się interesuje tym, no to niech się pointeresuje. Użyłaś dobrego słowa, być ciekawi swoich dzieci i traktować ich jak człowieka, jak dorosłego człowieka. To nie znaczy, że nie brać pod uwagę tego mniejszego zasobu wiedzy, jakie to dziecko ma, tego, że w ogóle różne rzeczy w życiu bywają przejściowe. To wszystko trzeba rozważyć. Jest takie w psychologii słowo bardzo ważne, ostatnio uważność. I taką uważność i serdeczność, empatię wobec swojego dziecka rodzice powinni wykazywać i brać to, co się z tym dzieckiem dzieje. Nie tylko to, co mówi, bo czasem mówi rzeczy dziwne, niezrozumiałe, a czasami niemądre. Ale także to, co czuje to dziecko. No więc jeżeli potrafią współczuć, empatyzować z tym, ze swoim dzieckiem i działać na rzecz jego dobra, być uważnym, co się w tym dziecku dzieje, to na pewno będzie wszystko w porządku. Brzmi wspaniale. No właśnie, wracając jeszcze do pytania, kto powinien decydować o tym, kim jestem. Jak się o dziecku rodzice zadecydują, że no tak, tutaj ma takie genitalia, więc albo lekarz ma takie genitalia, no to niech będzie taką osobą, to potem takie osoby nie muszą tego udowadniać. My musimy. Czy powinniśmy musieć, czy może jednak państwo, jak już w wielu krajach to doskonale funkcjonuje, powinno bardziej ufać swojemu obywatelowi w deklarację tego, kim taki obywatel jest. Może przychodzi na przykład do urzędu, mówi, no jestem taką i taką osobą. I urzędnik nie ma z tym żadnego problemu. Masz całkowitą rację. Oczywiście, że tak powinno być. W wielu krajach jest tak, że po prostu to jest decyzja, twoja decyzja, która jest zatwierdzana administracyjnie, prawda? W takim sensie, że no, wszyscy mamy jakieś paszporty, dowody, prawda? I no, póki co tak na świecie jest, że jednak ta płeć, choćby w imionach, choćby w czym tam się przejawia w tych dokumentach, ale to powinno być tak, po prostu ja się zdecydowałam zostać mężczyzną, albo ja się zdecydowałem zostać kobietą i po prostu oznajmiam to światu. Daję to odnotować w papierach i nic więcej. Po co więcej? Okay. Bo tu powstają zaraz pytania, no dobrze, a potem jak to się rozmyśli? No, po pierwsze powinniśmy móc się rozmyślić. To jest zawsze bardzo trudna decyzja. I co z tego, jeśli tak? To jest bardzo trudna decyzja i większość ludzi, która przez to przejdzie, nie będzie wracała do poprzedniej postaci. Ale nawet jeśli słusznie masz rację, no to co z tego, prawda? No to wróci, tak? No to cóż, no to... I komu to przeszkadza, prawda? No tu się rozumiem. No tak, więc skoro rozmawiamy o ideach, to tak uogólniając, na ile ja powinnam być dla państwa, a na ile państwo dla mnie? No jak to? W 100% państwo jest dla siebie. To państwo jest formalną organizacją wszystkich ludzi, których obejmuje ta przestrzeń, ten system, prawda? Więc państwo jest po to, żeby pozwolić ludziom żyć, być szczęśliwi i być wolnymi. Granicą wolności jest tylko to, żeby nie ograniczać wolności drugiego człowieka. Państwo też nie powinno ograniczać tej wolności, chyba że są ludzie, którzy nie pozwalają innym być wolnymi, prawda? Że są ludzie, którzy czynią krzywdę innym ludziom, prawda?
prawda? Czyli granica, państwo powinno być stróżem tej granicy, prawda? I to w wielu różnych zakresach, w takim zakresie codziennego życia, ale także w zakresie ekonomicznym powinno dbać, żeby być właśnie dla wszystkich, żeby ten, żeby nie było tak, że jedni w sposób nieuzasadniony jak gdyby przejmują dobra, które wytwarzają wszyscy, prawda? I także w takim zakresie, o jakim my dzisiaj tutaj mówimy, czyli w zakresie naszej wolności dotyczącej naszej płci, prawda? Jeżeli chcemy być osobami danej płci, bo tak czujemy, albo nie, no jeżeli po prostu taką decyzję podjęliśmy, to państwo to powinno uszanować, o tym mówiłyśmy przed chwilą, prawda? No to taki kontrowersyjny temat. Nie tylko jeszcze u nas, ale nadal na całym świecie. No, gdzieś nawet w naszej szerszej tęczowej społeczności jest konsensus, że właśnie mamy prawo do szczęścia, mamy prawo być sobą, wyrażać siebie. Natomiast czy mamy prawo do miłości? Czy ja mam prawo do miłości? Bo właśnie nawet jeśli są osoby, które nas wspierają, kibicują nam, to na przykład uważają, że nawet jeśli mam prawo do miłości, to no, niekoniecznie do miłości z ich strony, że one na przykład się nigdy nie umówią z sobą transpłciową. Być kochanym, tak? Czy, o to ci bardziej chodzi? Tak, czy właśnie, gdzie, chodzi mi o to, gdzie jest granica naszej tożsamości, czy leży ona tylko na naszej deklaracji, że czujemy się taką osobą, czy mamy prawo wymagać od innych, żeby w pełni traktowali nas tak jak my się czujemy, również w tak intymnych kwestiach, jak romans, miłość, fizyczność. Ja bym powiedziała, wymagać chyba nie, ale oczekiwać na pewno tak. Dlatego, że wymagać to by wkraczało zbyt daleko, jak gdyby twoje żądanie wkraczałoby zbyt daleko w przestrzeń tej osoby, która jest dla niej intymna. Natomiast oczekiwać tak, dlatego że istnieje coś takiego w współżyciu społecznym, jak pewna kultura, która jakby nakazuje nam, prawda, jest pewnym takim prawem do szacunku dla drugiego człowieka, prawda, do próby zrozumienia tego drugiego człowieka i tak dalej. Czyli oczekiwać, że ktoś nie będzie jak gdyby tych swoich przekonań tak wyrażał, żeby ciebie krzywdziły, żeby ciebie bolały, prawda? Tego możesz tego oczekiwać. Wymagać chyba nie, no bo nie wiem, czy koniecznie chciałbym wymagać, żeby mnie ktoś, kto jest, nie wiem, transfobem, homofobem, żeby mnie kochał. Natomiast wolałabym i oczekiwałabym, że będzie mnie, co się nazywa, czasem mówi się o tym szacunek, że będzie mnie szanować, że mam takie prawo, mi się to podoba albo mi się nie podoba, ja się nie podobam tej osobie i ona o tym wie, ale nie musi tego wyrażać, a już na pewno nie w jakiejś agresywnej formie, prawda? To jest po prostu kultura, prawda? Jakby pewna zasada współżycia między ludźmi. W tym momencie powszechnie uznaje się, że nie powinno się dyskryminować na różny sposób osób o innym kolorze skóry, osób wierzących w różne religie świata, a więc osób po prostu wychowanych też w innej kulturze. No tak, ja na przykład ja jestem osobą zdecydowanie niewierzącą, prawda? I uważam, że no, osoby wierzące popełniają błąd, delikatnie mówiąc, wierząc
w jakiegoś Boga, w jakieś siły wyższe. I nawet czasami tak to myślę, no to chyba nie może być mądre, żeby wierzyć w Boga, prawda? Ale absolutnie nigdy nie daję komuś odczuć, że ja go z tego powodu nie szanuję. Ja rozumiem, że on może mieć milion innych powodów, dla których wierzy. Dlatego, że na przykład oczekuje pewnego wsparcia duchowego od swojego kapłana, dlatego, że poczucie siły wyższej, która takie jest, spełnia jakąś funkcję w jego psychice, prawda, która jest mu potrzebna. I dlatego z pełnym szacunkiem odnoszę się do takich ludzi, o ile nie próbują narzucić mi swojego punktu widzenia, agresywnie oddziałując na mnie, prawda? Albo tym bardziej w sytuacji takiej, jaką mieliśmy i mamy nadal w Polsce, gdzie instytucja Kościoła, prawda, czyli instytucja wiary, próbuje stanowić prawa, prawda? No, to jest w ogóle coś, co absolutnie wykluczam, tego nie szanuję i to jak gdyby jestem skłonna zwalczać nawet, prawda? Ale to no nie tak. Znaczy, że zwalczam ludzi, którzy no tak. są wierzący, tylko zwalczam pewne polityki, pewne sposoby zachowania ludzi w tych instytucjach po prostu, które zniewalają mnie, przekraczają granice mojej wolności, mojego prawa, na przykład przekraczają granice wolności kobiet, nie pozwalając im usuwać ciąży, tajnymi sposobami wpływając, prawda, na swoich przedstawicieli w parlamencie, którzy głosują tak, jak oni chcą, prawda? No dla przykładu. Może pytałam o szczęście, pytałam o miłość. W Polsce od dłuższego czasu jest rozważane bardzo publicznie i bardzo szeroko głęboko filozoficzne pytanie, jak żyć? Jak żyć, tak? Jak żyć, Aniu? Aplikasz do pana premiera, tak? Jak żyć, panie premierze? Jak żyć? Myślę, że to właśnie jest to, że nie ma takich przepisów, ja go w każdym razie nie znam, ale wierzę w to, że taką własną drogę i to, jak żyć, każdy gdzieś ma ukrytą w sobie, wiesz? I pewnie ja na przykład nie wszystko, co zrobiłam w życiu, działało na moją korzyść. Nie wszystko było prostą drogą do celu, ale niczego, co zrobiłam, nie żałuję. I jestem szczęśliwa, choć oczywiście wyobrażam sobie jeszcze większy poziom szczęścia, prawda? Że mogłabym być jeszcze bardziej. Ale to jest tak, ktoś jest, kto potrafi być szczęśliwy i bywa ktoś, kto za cholerę nigdy nic w świecie nie będzie mógł być szczęśliwy. A są ludzie, którzy po prostu poradzą sobie ze swoimi problemami, ze swoimi ograniczeniami, które ich otaczają i z takiego stanu względnego nieszczęścia są w stanie się przetransformować w stan względnego szczęścia. Ale szczęście jako takie to nie jest tak właśnie, ja użyłam słowa stan, to jest właśnie nie... To sformułowanie mi samej się nie podoba, dlatego że szczęście to jest bardziej droga do, to jest po prostu coś, co spotykamy po drodze. Leopold Staff pisał w jednym z wierszy, że szczęście jest wtedy, jak się sięga po to jabłko, a nie się go już ma w ręce, czy go je. Więc trzeba poszukiwać z takich fajnych chwil po prostu dla siebie i starać się, żeby tak sobie życie ułożyć, żeby ich było jak najwięcej. Ale tak naprawdę jest jakaś taka w każdym człowieku taka zdolność do łatwiejszego lub trudniejszego odczuwania tego szczęścia. Chyba we mnie była duża, że sobie z tym wszystkim jakoś poradziłam i jestem w miejscu, które mi się podoba.